realizowany projekt pod tytułem Wschodnioeuropejskie Centrum Produktu Regionalnego i Lokalnego. Piękny projekt, który skupiał się na infrastrukturze miejscowej głównie w Korycinie i w Mielewszczyźnie. Projekt, którego wartość oszacowaliśmy na ponad 35 milionów złotych. Złożyliśmy projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego. Niestety się nie udało. Nie wszystko się udaje. Z jednej strony wyznajemy też zasadę, kto gra, ten wygrywa. I nie można przestać grać w sensie pozytywnym, ponieważ można zrezygnować i nie zrobić nic. Wszystkie projekty, które wykonaliśmy pod kątem różnych działań, okazuje się, że na przestrzeni następnych lat można wykorzystać, dopasowując do zmieniającej się rzeczywistości, do zmieniających się możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, do zmieniających się również realiów w regionie, w gminie i jeszcze szerzej. Na tym dzisiejszym spotkaniu pokazujemy te najwspanialsze rzeczy, które nasi mieszkańcy tworzą własnymi rękoma. Ser Korciński, który jest przewajem produktów regionalnych Rzeczypospolitej, ale również tkanina dwuosnowowa, ponieważ nasza artystka, pani Bernadette Rość, jest najwspanialszą twórczynią tkaniny dwuosnowowej i to fajne, bo wychowała również swoją córkę. Powstała koncepcja, ażeby właśnie w wyniku tych badań archeologicznych, które pokazały, że to miejsce żyło przez ten tysiąc lat i wcześniej oczywiście jeszcze było tam osadnictwo, ale od dużego ludziska do czasów współczesnych działy się tam różne rzeczy. Ten park kulturowy, sama Mielewszczyzna, ma pokazywać, jak żyli nasi przodkowie na tej przestrzeni, w tym właśnie miejscu przez tysiąc lat. I temu ma służyć idea, piękna idea tego miejsca i całego niezwykłego otoczenia wraz z naszymi swoimi mieszkańcami, którzy w tym wszystkim chcą uczestniczyć, żeby można było to obejrzeć, dotknąć. W tym momencie dla nas jest to wielkie święto, wielka nadzieja i wielka szansa również w nieco innym aspekcie na rozwój, na przyszłość, a jednocześnie na mądre spojrzenie w przeszłość, ażeby mądrze żyć w przyszłości i też rozsądnie się rozwijać. Województwo Podlaskie ma wiele różnych miejsc, ale każdy nowy produkt, który jest produktem turystycznym, jest dla nas niebywale ważny, bo on pobudza tą chęć przyjeżdżania do naszego regionu, ale to, co myślę, jest w tym przypadku wybitne i bardzo znaczące, to jest to, że ten cudzysłowie, a także dosłownie produkt turystyczny jest jednocześnie miejscem, które będzie edukować. Będzie pokazywało historię naszego regionu, historię tego miejsca, zarówno dla gości, którzy tutaj będą przyjeżdżali, ale to, co również jest ważne, dla mieszkańców tej miejscowości i także naszego regionu. Myślę, że to także jest oznaka do tego, że inne samorządy mogą odnaleźć się tutaj w ramach współpracy z gminą Korycin, szukania pomysłów, dokładania swoich pomysłów, ale też szukania dobrej współpracy w sieci takich miejsc w naszym regionie, których odwiedzenie powinno stać się, księża niech mi wybaczył, swoistego rodzaju wręcz taką pielgrzymką turystyczną po województwie podlaskim, łączącą i przekazującą sobie gości do siebie nawzajem z gminy do gminy, do tych miejsc naprawdę pięknych. Mamy ale takich miejsc, które przy tej okazji będą uczyły historii, nam ciągle jednak brakuje i powinniśmy odmówić. Gratuluję, trzymam kciuki i już się wpraszam na, gdziekolwiek nie będę, wpraszam się na otwarcie już parku. Dziękuję bardzo. Wykopaliska związane z przygotowaniem projektu budowy, odbudowy grodziska. Miejsce to jest wyjątkowe, ponieważ w zasadzie w tej części województwa wcześniej nie prowadzono tego rodzaju prac i okazało się, że no, mimo pewnej niepewności, co tutaj zastaniemy, udało się odkryć wspaniałe pozostałości grodu z początku czasów plemiennych z X wieku.
Te wyniki przerosły nasze najśmielsze zainteresowania. Znaleźliśmy fragmenty naczyń glinianych, odtworzyliśmy fragment zabudowy związanej z wałami. Poza tym natrafiliśmy na ślady zabudowy nowożytnej, zapewne od XVIII wieku do początku XX wieku sięgającej. Więc w zasadzie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani i jest to bardzo ważny wkład w historię badań województwa podlaskiego. Thank you.